Prowadzone są siły główne patrolu. Przeciwnik został obezwładniony i następuje ich podjęcie. Tak się stopy nie kładzie. 3 lata służyłem. Proszę zobaczyć na ubezpieczających żołnierzy i ubezpieczanych. Że Rosjanie mieli stopy na Dowódca patrolu zameldował o wykonaniu zadania i następuje wyjazd z zagrożonego terenu. Rozpoczęto modernizację uzbrojenia. Niestety do wybuchu wojny udało się tylko 26 sztukach zamontować oko. Pierwsze wozy, 7 sztuk, przekazano Polakom w obozie siedleckim, a wyprodukowano je w Orki. Uczestniczyły one w bitwie pod Leniną i Studziankami. Głównie wykorzystywano je do zadań łącznikowych, dowozów amunicji i zaopatrzenia. Znalazły się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. Ale większej ilości dotarły dopiero po wojnie. Na uzbrojeniu Wojska Polskiego pozostawały do końca lat 50. Także związana jest historia kręcenia filmu Czterej Pancerni i Pies na podstawie powieści pułkownika Janusza Przymanowskiego. Nasz przekoł... Wszystkie zdjęcia w środku wozu. Przed Państwem czołg ten czołg odnosi wspaniałe sukcesy na polu walki. Jego masa wynosi ponad 52 tony. Rozwija maksymalną prędkość do 50 km. Z zasięgiem 500 km. Podstawowy środek żołnierzy może przewozić również nieduży ładunek i ciągnąć niewielkie działo artyleryjskie lub przeciwlotnicze. Do jego wyposażenia ale może także historyczny, a ten współcześnie wykorzystywany przez patrol saperski, który obsługuje Poznań i województwo wielkopolskie. To właśnie kiedy przychodzą zgłoszenia o niewypałach i niewybuchach, nasz patrol rusza często właśnie tym samochodem. Zabezpieczenie medyczne Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zapewnia dużą mobilność, zapas mocy, możliwość pływania i brodzenia. Załogę pojazdu stanowi 11 żołnierzy. Transport Rosomak używany jest przez polskich żołnierzy w Afganistanie i stanowi on fundament wszelkiej aktywności bojowej. Silnikami elektronicznymi, dalmierzami laserowymi. Ma on także innowacyjny, reaktywny pancerz typu Erawa. To znakomity wóz pod oddziałem. No.
Patrzcie na kamerę. Trzymaj, to ma reklama. A nie do mnie. Trzeba trzymać karabin. Danek, chodź, zobacz. Ale ciężar. Uwaga, chwila. Bardzo ciężki. Polacy zaczęli handlować, reżimowali, sprzedawać.